Ordery. To, że są skarbem polskiego piwowarstwa, to zapewne wiecie. To, że najlepsze portery robione są w Polsce, to też wiecie. To, że wspaniale się leżakuje takie piwa, a już zapewne wiecie. No i wiecie, że zimą smakują wyśmienicie, rozgrzewają, są aromatyczne, intensywne, pyszne. A czy wiecie, co łączy te dwa piwa? Jest afera na mieście. Nie, żartuję. Generalnie lubię takie różne dochodzenia internetowe śledzić. Czasem mnie bawią, czasem przerażają. I dzisiaj takie małe śledztwo chciałbym zweryfikować. Mianowicie piwo, które stosunkowo niedawno pojawiło się w sieci Lidl, Argus Porter. Nowa wersja, wcześniej była w butelce, a teraz jest w puszce. Czy to samo piwo, czy nie? Nie będę się wypowiadał. Tajemnicze jest to, że jak to produkty z Lidla, nie wiadomo, kto to piwo wyprodukował. No i domysły są różne. Ktoś pisał na Browarbirze, że to na pewno jest okocimski porter, no bo ekstrakt, alkohol mniej więcej się zgadza. Okocim ma duże moce produkcyjne, więc może zaspokoić potrzeby tak dużej sieci handlowej. Inna osoba pisała, że nie, to na pewno jest porter łódzki, tylko taka rozwodniona bardziej wersja w stosunku do tej nominalnej. Ja się chyba skłaniam ku tej drugiej wersji. Natomiast nikt do końca nie wie i pewnie się nie dowie. Chciałbym dzisiaj porównać te dwa piwa. Co jest w nich podobnego? Oba są w puszce. Ekstrakt mają inny. No, w ogóle wygląd tych puszek jest no, nawet trochę podobny, tak? No bo oba mają oldschoolowe, trochę oldschoolową grafikę. Kolorystyka jest podobna. No właśnie, porter łódzki to taki już wizerunek jak z lat 90. A co ciekawe, swego czasu, nie tak dawno, browary łódzkie chwaliły się nową szatą dla porteru łódzkiego, ale jakoś nie ma jej. I była też na wizualizacjach butelka, na którą wszyscy czekamy. Porter z konserwy. Takie dwa portery. Czym się różnią? No, są oba w puszce, ale czym się różnią? Argus ma 8% alkoholu, ekstrakt nie jest podany. Można wywnioskować, że jest to 18, czyli ten porter najlżejszy. Porter z browarów łódzkich to 22, 9,5% alkoholu. Ten znam, ten też już próbowałem, więc nie są to dla mnie nowe piwa. Porter łódzki bardzo sobie cenię. Dlaczego? On jest trochę nieortodoksyjny, troszkę inny niż wszystkie inne portery. Jest bardzo estrowy, bardzo owocowy, ale też taki gęsty, oleisty i sumarycznie te ciemne słody z estrami dają taki efekt wiśni czy śliwek w czekoladzie. Bardzo mi to smakuje i nie tylko mi, bo porter łódzki, jak popatrzeć chociażby na plebiscyty Browar Bizu, zawsze, rok w rok jest gdzieś tam w okolicach czołówki. Czwarte miejsce, piąte miejsce, biorąc pod uwagę to, że tych porterów w Polsce jest coraz więcej, to czwarte, piąte miejsce to jest naprawdę dobra, solidna pozycja. Dobrze, nie przedłużając, no nie będzie to oczywiście test w ciemno, tylko w jasno. Spróbujmy zobaczyć, czy coś w tych piwach jest podobnego. Czy rzeczywiście ten Argus to może być rozwodniony porter łódzki, czy też nie. Oba piwa, to znaczy Argusa kupiłem niedawno. Porter łódzki kupiłem już jakiś czas temu z zamiarem leżakowania go. No, ale będę musiał inny egzemplarz kupić. Co jeszcze z różnic? Na spodzie daty, chociaż data przydatności w obu przypadkach jest zbliżona. Jeden jest do października, drugi do listopada tego roku ważny. To datowniki są trochę inne. I to już może nasuwać myśl,
że to jednak może pochodzić z różnych browarów, tak? No bo jeżeli jest jakaś linia do nalewania w puszek, ma datownik, oba piwa są, skoro mają podobny termin ważności, są gdzieś z podobnej, powinny być z podobnej partii. I co? Na pierwszy rzut oka, co widać? Porter łódzki ma ciemniejszą pianę. Strukturę może, no trochę dłużej też się trzyma ta piana, widać. No ale to ekstrakt, tak? Wyższy ekstrakt, więcej prawdopodobnie słodów palonych. Zobaczmy kolor. Nie, kolor jest bardzo zbliżony, czyli czarny z rubinowymi refleksami. Tu, gdzie się szklanka zwęża. I tyle. Widać zabarwienie piany tu jest inne troszeczkę, ale są różne ekstrakty, więc ma prawo. Wąchamy. Argus. Czekolada. Słodowość, ciasto, skórka chleba razowego. Wanilia, lukrecja. Takie jakieś klimaty. Trochę po zamieszaniu wychodzi alkohol. Oba piwa są w tej samej temperaturze, dość ciepłe. Porter, grzechem jest porter zmrożony serwować, więc ja pozwoliłem mu się dość długo ogrzewać. On ma teraz no w okolicach pewnie 15-16 stopni. Może nawet bliżej 20. Tak zwana temperatura dla mnie jest optymalna, jeżeli chodzi o porter. No przyjemny aromat. Przyjemny, dość czysty, porterowy. Niewiele estrów, niewiele owoców. Raczej czekolada, razowiec, właśnie lukrecja. Mało owocowy. Łódzki. Tu jest więcej aromatu słodkiego. Bardziej czekoladowy. W ogóle wszystkiego jest więcej jakby, tak? On jest bardziej intensywny. Ta czekolada aż bucha. Są śliweczki. To, o czym mówiłem wcześniej. Śliwka w czekoladzie. Jest odrobina lukrecji także. Czy są podobne? No niekoniecznie. Niekoniecznie. Ten jest czysty, o słodowym charakterze. Łódzki bardziej estrowy, intensywniejszy, mocniejszy aromat. Lepiej też ułożony, albo przy wyższym ekstrakcie być może ten alkohol lepiej się ukrywa. Bo tutaj naprawdę nic nie drażni nozdrzy. W Argusie po zamieszaniu trochę ten alkohol wychodzi. Dobra, próbujmy od lżejszego. Przyjemny, gładki. Głównie czekoladowy, może trochę kawowy. Jest nuta orzechowa, nuta właśnie takiego przypieczonego chleba razowego. Przyjemne piwo. Trzeba zauważyć, że dość wodniste jak na porter. Takie bardzo lekkie, przyswajalne. Finisz trochę alkoholowy. Lekko taki wyklejający, cierpki od alkoholu finisz. To jest jedyny minus, bo naprawdę to jest dobre piwo. Zdecydowanie słodszy. Deserowy. I powtarza się to, co w aromacie, tak? Czyli śliwki i czekolada w intensywniejszym wydaniu niż tutaj. On jest bardziej treściwy, ale też bardziej aromatyczny. No i finisz jest całkiem inny, tak? Tutaj cierpkość alkoholowa,
A tutaj taka palomość pozostająca lekko, ta goryczka taka właśnie ma charakter palony. Tutaj bardziej goryczka jest w stronę alkoholu. Czy też bardziej od alkoholu. Czyli ten bardziej palony, z goryczką o charakterze palonym, w tym paloność mniejsza w argusie i goryczka bardziej charakter alkoholowy. Oba stosunkowo nisko wysycone, przyjemnie, pasuje to do ciemnego piwa. No cóż, czy to jest to samo piwo? Moim zdaniem nie. Niewykluczone, że oba pochodzą z browarów łódzkich, natomiast różnią się dość diametralnie, tak? Nie tylko parametrami, ale też odczuciami. Ten intensywny i dość mocno owocowy, ten czysty, niezbyt dobrze ułożony, lekki, bardzo pijalny, tak? To piwo deserowe, a to piwo do... Nie powiem, że do napicia się, po prostu ugaszenia pragnienia, ale no na pewno nie na specjalną okazję, tak? No, jeżeli miałbym wybrać lepsze, oczywiście porter łódzki zdecydowanie. Pytanie teraz i odpowiedź od razu. Czy Argus jest wart uwagi? Bo to piwo kosztuje raptem 3 zł. 3 zł za porter. To jest śmieszna cena. Łódzki też nie jest drogi, bo kosztuje około 5 zł. Co jak na porter oczywiście też nie jest z wygórowaną ceną. Natomiast 3 zł to jest żart, a bywa jeszcze tańszy gdzieś tam w akcjach promocyjnych. Czy on jest wart tej ceny? Moim zdaniem tak. To jest naprawdę niezłe piwo. Nie bucha aromatem. Nie jest to najlepszy porter na świecie prawdopodobnie, ale jak za tą cenę, to naprawdę niczego temu piwu nie brakuje. Naprawdę. Nie żebym kogoś reklamował, chwalił. Jeżeli macie wybór i cena nie gra dla Was roli, wybierzcie łódzki, wybierzcie portery gęstsze, o 22 stopniach Balinga najlepiej. Jeżeli macie Lidla pod domem i albo nie chcecie wydawać zbyt dużo na kasy na piwo, Argus też jest ok. Też jest ok. No i tyle. Cóż, test jak test, zakończył się porównanie piwa. Nie jestem w stanie stwierdzić, które z którego browaru. Może to jest z Ochocimia. Pewnie się nigdy nie dowiemy. Dziękuję za uwagę, Wasze zdrowie i do zobaczenia. Cześć! Poezja. Poezja. Znakomita.